Jakie słowa mają największą siłę? Kolejne pytanie. No te, które wzbudzają w nas emocje, te, które zostają w nas, tak? No myślę, że największą siłę do niszczenia mają słowa negatywne, krytykowanie ludzi, obrażanie, ośmieszanie. Niszczenie ich słowami ma taką moc, że potrafi tkwić w ludziach lata całe. Możemy coś powiedzieć 10-letniemu dziecku, dziewczynce na przykład, że ma krzywe nogi, a nawet można powiedzieć, masz krzywe nogi od jazdy konnej albo od gry w piłkę nożną, zobaczysz, będziesz potem się wstydziła chodzić w spódnicy. I ona rzeczywiście później wstydzi się chodzić w spódnicę i to może się wstydzić chodzić następne 30-40 lat. Dopóki nie pójdzie na szkolenie z rozwoju osobistego i jej nie powiedzą, że nogi nie mają znaczenia, to wszystko się dzieje w głowie. W związku z tym moc negatywnych słów jest ogromna, oczywiście też moc pozytywnych słów jest duża, pod warunkiem, że je świadomie odbieramy i osoba, która je wypowiada, jest ważna dla nas. Kiedyś, jak wracałem od Indian, to Indianka powiedziała: to dla mnie wielki zaszczyt, że cię spotkałam. Pomyślałem sobie, ja w ogóle tak nie mówię w Polsce, to dla mnie wielki zaszczyt. No, mówi się tak, jak się występuje przed ludźmi, to dla mnie wielki zaszczyt, że tutaj stoję dzisiaj przed państwem, ale to jest taki zwrot kurtuazyjny. Natomiast powiedzieć koleżance z pracy, koledze, przyjacielowi, dla mnie wielki zaszczyt, że mogę być twoim przyjacielem, że możemy się spotykać, to dla mnie wielki zaszczyt, że pracujemy razem już 10 lat. Szefie, to dla mnie wielki zaszczyt, że mogę być twoim pracownikiem i uczyć się od ciebie. To jest słowo, które ma ogromną moc. Rzadko używane, tak? Oczywiście te moje ulubione słowa zamiast muszę, chcę, zamiast udało mi się, zrobiłem. Czy takie słowa pozytywne, które kształtują nam poczucie rzeczywistości, że my mamy na nią jakiś wpływ, że jesteśmy sprawcą swojego życia. To są słowa, które lubię. Aczkolwiek też się ich uczyłem. Uczyłem się nie oceniać pogody, nie powiedzieć, ale dzisiaj brzydko, wstrętnie, ale obrzydliwie, tylko powiedzieć, dzisiaj jest deszczowo, dzisiaj jest mokro. W deszczu ludzie się kochają, całują i są szczęśliwi. W słońcu potrafią się nienawidzieć i obrażać. W związku z tym to nie jest kwestia pogody, to jest kwestia naszych emocji. Czujemy, jak te słowa wibrują. Są słowa typu kocham cię, które można na różne sposoby wypowiedzieć i one wibrują różną mocą, w zależności od tego, kto wypowiada do kogo i kto jak to odbiera. Jak to ktoś kiedyś powiedział, lepiej kochać i nie być kochanym, lepiej kochać i nie być kochanym, niż nie kochać i być kochanym, czy lepiej mieć to uczucie w sobie i dawać innym ludziom, niż brać je od innych, tak? Ja bym się pewnie pod tym podpisał. No, najlepiej kochać i być kochanym i łączyć te uczucie w takim sprzężeniu zwrotnym. Kocham i jestem kochany i daję i biorę, tak? Czyli życie jest taką umiejętnością dawania, wdzięczności za to, co dostaliśmy, czyli brania i oddawania gdzieś tam dalej. Ale myślę, że każdy z nas chodził do szkoły i wielokrotnie, żeśmy się stojąc przy tablicy, spotkali z taką sytuacją ośmieszenia, z taką sytuacją, w której chcieliśmy się zakopać pod ziemię, zniknąć tak naprawdę, żeby nas nie było. Tak? I wiemy, że są takie słowa, które jako dzieci pamiętamy całe życie i tu apel do rodziców, żebyście pamiętali, że słów wypowiedzianych przez tatę, mamę tak naprawdę nigdy się nie zapomina. I czasami dzieci, które mają po 30-40 lat, idą na terapię, chciałyby powiedzieć nawet swoim rodzicom, że wtedy żeś powiedział tak i tak, i to mi trochę zniszczyło życie. Aczkolwiek uważam, że jak się już jest pełnoletnim dorosłym, to czasem samemu z tym poradzić, już nie obciążać swoich rodziców tym, czego oni pewnie nie pamiętają i na co też nie mieli do końca wpływu, bo zostali inaczej wychowani. Ale samemu warto coś z tym zrobić. Warto się dogrzebać do swojego wnętrza, do tych swoich zakamarków duszy i wyciągnąć te zaszłe słowa, które w nas siedzą. I które nas ciągną w dół, tak jak ołów, jak kamienie, jak worki z piaskiem. Warto czasami zafundować sobie trochę terapii, żeby zobaczyć, że niesiemy pewien bagaż z przeszłości, który warto odrzucić. Jakie kroki możesz podjąć, aby stać się doskonałym mówcą lub wyrobić sobie inną umiejętność? To jest w zasadzie tylko jedna metoda. Trzeba ćwiczyć, trzeba mówić, trzeba chcieć mówić. Mamy głos, więc warto go wykorzystywać. Ja nie jestem zawodowym mówcą, chociaż de facto tak występuję i zarabiam na tym pieniądze, ale powiedziałbym, że jest mi bliżej do amatora, miłośnika mówienia. Zawsze się stresuję, zawsze jest to duże obciążenie dla mnie. Ale mam taki jasny kierunek mówienia. Zawsze chciałem być najprawdziwszą wersją siebie, najprawdziwszym mówcą, nie profesjonalnym, nie idealnym, tylko najprawdziwszym.
W związku z tym te moje treści, one płyną ze mnie i one są lubiane i kupowane przez odbiorcę właśnie przez to, że są wiarygodne, że ja jestem wiarygodny. I ja bym powiedział, że z mojej perspektywy, mówcy z dużym stażem, to bycie prawdziwym jest największą wartością, tak? Różne sztuczki, formy retoryczne, umiejętności zyskiwania sympatii i pozyskiwania uwagi, to wszystko jest ważne, warto z tego korzystać, ale warto wiedzieć, po co się stoi na tej scenie, tak? Oczywiście są takie mowy, które mają charakter sprzedażowy, są takie mowy, które mają charakter inspiracyjny, są takie mowy, które są głębokie, dotykają jakichś emocji, uczuć, płyną łzy. Ja na przykład wiem, że niektóre moje teksty, które wypowiadałem, one wzruszają ludzi. I czasami używam ich oczywiście świadomie, bo chcę, żeby się wzruszyli, żeby zapamiętali. Niektóre są dla niektórych szokujące, to też pamiętają. No, żeby w ogóle być mówcą, to trzeba mówić tak, żeby ludzie nas słuchali. To jest jakby początek. Potem, żeby nas zapamiętali, żeby zapamiętali treści, nawet bardziej treści niż nas. No a potem, żeby chcieli z tego coś wziąć dla siebie, być może przekazać innym. Także z mojej perspektywy bycie mówcą oznacza bycie wiarygodnym człowiekiem, który dzieli się swoim doświadczeniem, swoją wiedzą, jakimiś umiejętnościami i jest tym prawdziwy. Jak uwolnić się od bagażu i etykiet z przeszłości? No powiedziałbym pewnie przez kontakt z człowiekiem, który nam w tym pomoże. Psychologiem, coachem, mentorem. Przez odkrycie, że w ogóle mamy takie etykiety typu ty jesteś taki i taki, bo ty jesteś taki nieodpowiedzialny, bo ty jesteś taki szybki, bo ty jesteś taki wolny, bo ty jesteś taki zbyt nerwowy, bo ty jesteś... Bardzo często słyszymy takich tekstów bardzo dużo przez całe życie, potem sami sobie mówimy, nie, ja się nie nadaję, bo ja jestem taki, nie, ale co ja głupi, co ja zrobiłem. No, ja oczywiście jak zwykle tak... Położyłem sprawę, tak? Nie dowiozłem, bo to cała moja natura, ja zawsze zawalam na końcu. I tak ludzie się biczują i katują. Ja nie wiem, powiem szczerze, nie jestem terapeutą. Ja nie wiem, czy samemu da się często tak prosto wyjść z tego poprzez jakąś prostą analizę, przeczytanie czterech książek. Obawiam się, że niektóre rzeczy są tak głęboko w nas, że nawet nie chcemy ich widzieć, a ktoś z zewnątrz może nam pomóc. Także powiedziałbym, rozwój osobisty zakłada również możliwość konfrontacji ze specjalistami, którzy nam pozwolą mieć wgląd w siebie, czyli zobaczenia, co nam w duszy gra. Czyli jak padniemy w dołek, czasami samemu nie do końca możemy wyjść. Potrzebujemy kogoś, kto nam wsadzi drabinę, poda rękę, linę i czasami trzeba po prostu przyjąć tą pomoc i nie bać się, nie mieć poczucia, że to jest bez sensu i to w nas w jakiś sposób degraduje w środowisku, prawda? Że to się oczywiście zmieniło jeszcze 30 lat temu. Pójście do psychologa było wydarzeniem i ludzie mówili, po co mam iść, co on mi da. Dzisiaj stało się to pewnie nawet modne, posiadanie indywidualnych coachów czy mentorów. Co to jest grupa pozytywnych ludzi, jak ją stworzyć? No, grupa pozytywnych ludzi to jest grupa pozytywnych ludzi. Czyli grupa ludzi, która się wspiera. To wspieranie jest taką kwintesencją pozytywnej grupy, tak? Czyli ktoś leci w dół, to ktoś go wyciąga. Są ludzie, którzy skupiają się na marzeniach, na pasjach, na celach, a nie na definiowaniu problemów. To są właśnie ci ludzie, którzy mówią zróbmy, a nie no to polej. Tak? To ciężka sprawa, bo to trudny temat. No to trzeba będzie pomyśleć o tym, zastanowić się. Trzeba by, no może warto by jakiś biznes robić. W związku z tym ci pozytywni po prostu coś robią, spotykają się, żeby działać. Pozytywni ludzie działają, ufają sobie, są odpowiedzialni. Duch zespołu, proszę pamiętać, zawsze jest prawdziwy, nie jest udawany. Jeżeli do zespołu wchodzą ludzie, których ten duch jest udawany, czyli oni udają entuzjazm, udają zaangażowanie, bo to słowo zaangażowanie jest kluczowym słowem. Najpierw trzeba się zaangażować, a potem poczuć odwagę, a potem poczuć motywację. Ale zaangażowanie jest pierwsze. I zespół pozytywnych ludzi to jest zespół angażujący się w to, co robią wszyscy. Tak? To jest jakby zespół, gdzie jest synergia w działaniu. Ale ludzie muszą sobie ufać, żeby ufać sobie, zespole muszą ufać sobie indywidualnie. Mieć poczucie, jestem wartościowym człowiekiem, wchodzę do zespołu, wnoszę coś od siebie. Jestem tutaj ważny, jestem częścią tego zespołu. Team, together everybody accomplish more. W zespole wszyscy osiągają więcej. W związku z tym każdy zyskuje. To jest według mnie kwintesencja takiego pozytywnego zespołu. Oczywiście to nie jest tak, że w pozytywnym zespole ludzie nie mają negatywnych myśli, negatywnych stanów. No oczywiście, że mają, bo jesteśmy ludźmi. Ale nie wszyscy naraz, a poza tym jak ktoś ma, to mówi, że no jakoś mi nie idzie, potrzebuje siły, wsparcia, inspiracji, ducha, siła ducha mówi się, prawda? Duch zespołu.
duch walki, duch działania. To jest ten pierwiastek taki niedotykalny, taki płynący z nas, ale on mocno się opiera na zaangażowaniu. Chcę tu być, jestem we właściwym czasie, w właściwym miejscu, z właściwymi ludźmi i robię właściwe rzeczy. I wszystko jest ok, wszystko jest kompletne. Czy jest mechanizm porażki? Jak go pokonać? Tak, teoretycznie to nie wiem. W praktyce, no jest. Startujemy bez wizji tego, co chcemy zrobić, i z poczuciem, że to nam może nie wyjść, czyli nasze nastawienie. I lęki powodują, że żeśmy nie zaczęli gry, a żeśmy przegrali. Widziałem wielokrotnie, jak mój syn grał w tenisa, jak młode tenisistki, tenisiści wchodzą na kort i już przegrali. Jak przegrywają, wygrywając w setach, w gemach, praktycznie wydaje się, że to już jest piłka meczowa. I wygra, a się okazuje, że wszystko odmienia, odwraca i przegrywa. Ktoś odzyskuje pozycję. Piłka za piłką, step by step. Niesamowite. Ktoś nagle traci wiarę w to, co robi. Traci poczucie, że może wygrać. To może płynąć z jakiegoś komentarza z zewnątrz, jakiejś miny rodzica, który patrzy i pokiwał głową, jakoś pokręcił negatywnie, albo z takiego poczucia presji, że jednak muszę wygrać. I już w tej finałowej sytuacji, że czuję tak dużą presję, że te piłki nie lecą tam, gdzie powinny. A potem ci rodzice patrzą jeszcze bardziej krytycznie. A na koniec jeszcze potrafią powiedzieć: no, grałeś jak gamoń. A potem trzeba za tydzień czy dwa stanąć znowu na korcie, na turnieju i pamiętamy to. Także sami sobie fundujemy tak naprawdę. Znaczy, najpierw nam fundują pewnie rodzice dużo takich sytuacji, gdzie chcą nam pójść, wejść na ambicje, a my w ogóle tego nie czujemy. A nam mówią, trzeba być ambitnym, jak nie będziesz, to nie wygrasz. A potem nas krytykują. A potem jesteśmy już dorośli i sami to robimy. Tak naprawdę budujemy sobie porażkę w swojej głowie, zanim żeśmy wystartowali w biegu. Do czegokolwiek, do sukcesu, do celu, do swoich marzeń. Wątpimy w siebie, nie ufamy sobie. Mamy negatywne nastawienie do siebie, mamy takie poczucie, no mnie się nigdy to nie udaje. Tak jak ludzie czasami mówią w radiu, jak coś wygrają, no pierwszy raz w życiu wygrałem, w ogóle nie mam szczęścia. Pierwszy raz w życiu. Czy to im zmieni życie? Czy będą mieli poczucie, jednak mogę wygrać. Mogę wygrać, co będę chciała. Wygrałem tutaj, nie wiem, 20 litrów benzyny, bo mi stacja radiowa zatankowała. A czy to oznacza, że jednak mam szczęście w życiu? Mogę walczyć o inne rzeczy? To jest taka praca nad sobą, praca nad myślami, nad przekonaniami. Każdego dnia. To zaufanie do siebie buduje się każdego dnia. To nie jest tak, że można sobie zbudować i mieć 2 lata spokoju. Okej, mam zaufanie do siebie, jak czapka na głowie, zakładam, nie będę zdejmował i ona będzie zawsze ze mną. Tak? No nie. No nie. Każdego dnia budzimy się i zaczynamy wszystko na nowo. Każdy dzień to nowy rozdział w naszym życiu i wieczorem zamykamy go, tak? I to jest kolejny rozdział zamknięty. Może być jakimś ćwiczeniem, jakąś puentą, jakimś wnioskiem, ale ten dzień jest zamknięty. Budzimy się rano i czasem mamy poczucie, że to wszystko jest bez sensu, to co robię, czym się zajmuję, ta moja praca. I to czasami mają ludzie, którzy naprawdę robią wielkie rzeczy. Nagle wpadają w takie wypalenie i nagle mają takie poczucie, muszę coś w swoim życiu zmienić. Nie chcę już śpiewać tej piosenki. Nie chcę, bo śpiewałem ją 30 lat i zawsze jak zespół, który ma duże doświadczenie i wiele lat na scenie wychodzi, a ktoś krzyczy zawsze tą samą piosenkę, z której są znani, to oni czasami już mają dosyć, bo oni już nagrali nowe, ale te sprzed 30 lat są hitami ciągle, tak? To jest trochę tak, jak też pracy mówcy mówi pewne rzeczy po raz setny, tysięczny i czasami mam takie poczucie, muszę gdzieś pojechać, zainspirować się, coś zmienić w swoim życiu, bo nie mogę słuchać siebie. Także mechanizm porażki to jest nasze nastawienie i to są te etykietki, które sobie przyklejamy, a potem się ich trzymamy, tak jakbyśmy mieli taką metkę z ceną, tak? Tyle jestem wart, po prostu. Nauczyłem się 2 nowych języków, ale metka wisi, nie ma. Metki się generalnie zmniejsza cenę, czyli robi się przecenę, a nie dodaje się, tak? Czyli nie zmieniamy metki, mam większe kompetencje, w związku z tym dzisiaj jestem wart 3 razy więcej. To też etykieta, ale może nam pomoże, bo będzie pozytywna, będzie nam dawała poczucie, jesteś wartościową osobą. W związku z tym, a teraz jeszcze bardziej, powinieneś mieć tego świadomość każdego dnia. I wchodząc do swoich klientów na przykład, mieć to w oczach, a nie przepraszać za to, że w ogóle zawróciliśmy czas. Tak jak mówcy często mówią, przepraszam, no, że trochę zajmę Państwu czas, mam nadzieję, że Was nie zanudzę i tak dalej, i tak dalej. Kiedyś na
warsztatach, z prezentacji widziałem, że bardzo trudno jest ludziom powiedzieć pozytywnie. Spotkałem się z Państwem, bo przedstawię Wam metodę do osiągania w życiu większej skuteczności w sprzedaży. Sami zobaczycie, jak to działa i będziecie zadowoleni z efektów. Tak? Czyli powiedzieć na zasadzie, to się wydarzy, ja Wam to powiem, ja Wam to zrobię, uwierzcie mi i zaczynamy pracę. A nie mówić, że no, mam nadzieję, że to, co Wam powiem, Wam się do czegokolwiek przyda. Te słowa, które płyną w ten sposób z nas, są potwierdzeniem, że no coś jednak z tym nastawieniem do siebie jest nie tak.